Ej, ja się nazywam Jakub Lipowski, a to jest tierdista 62 archetypów postaci. Jakby była też... O nie, nie dałem żony i męża. To już jest druga tierdista na kanale i tym razem zrobimy pewne usprawnienia. Zaraz do nich przejdę, ale najpierw mały disclaimer. Ja się prawdopodobnie będę zacinał w tym materiale, postaram się możliwie mocno, tak jak teraz, uniknąć wycinania tego typu rzeczy. To wynika z tego, że ja tam sam próbuję nagrać od 20 minut, więc to po prostu nie ma sensu. Będę leciał w dygresję, będę się zacinał, będę robił. Oj, nie wyobrażam sobie live streamowania na ten moment. Ja chyba jednak jestem zbyt przesiąknięty tekstem i muszę mieć coś zanotowane, bo to później no nie wychodzi najlepiej. Dobra, przejdźmy do rzeczy organizacyjnych. Generalnie, względem ostatniego razu wyciągnąłem pewne wnioski. Generalnie, listę znowu generował chatbot, ale tym razem ją zmoderowałem, więc usunąłem rubrykę, nie wiem, nie wypowiem się, no bo nie będzie już zbędna. Wyleciały stąd dwie pozycje, czyli archetyp pisarza i archetyp sędzi, bo no, trafiłyby do tej rubryki, nie wiem, nie wypowiem się. Tym razem mamy obrazki, więc będzie nam łatwiej też popatrzeć na motyw, bo ostatnim razem były białe napisy na czarnym tle. Przepraszam perfekcjonistów, bo znowu popełniłem gafę. Właśnie się zorientowałem, że bohater i mentor mają częściowo małe litery, a reszta jest pisana wielkimi. No cóż, przykro mi, y do trzech razy sztuka. Następnym razem postaram się poprawić. To jeszcze z kwestii ogłoszeniowych. Dzisiaj nie ma normalnego materiału, bo po prostu kolejny odcinek będzie dłuższy od normalnych montowanych materiałów, które ja robię. No i po prostu nie zdążyłem z realizacją. Ryb jeszcze jest rekordowo długi i musiałem go konsultować, żeby uniknąć jakichś. Błędów, czy też zweryfikować, czy to, co w zasadzie napisałem, ma sens. Także dzisiaj mamy T-Listę jako uzupełnienie, trochę taki low effort content, listy, zapychacz. Mam wrażenie, w, w, właśnie pójdę w dygresję. Ja mam wrażenie, że jak twórcy nie mają pojęcia co nagrać, to oni robią tier listę. Jeszcze jedna kronikarska dygresja. Ja generalnie nie będę tych archetypów oceniał z perspektywy tego, jak ja te archetypy lubię, tylko raczej z tego, jak dobrze dane archetypy można wykorzystać w historiach, a do tego będę się też sugerował, jak ludzie odbierają dany archetyp postaci. Także to by było chyba na tyle ze wstępu, i możemy przejść do pierwszej pozycji, czyli babci. I babcie są generalnie bardzo fajne. Coś, co będzie się wielokrotnie powtarzać na tej tyrdyście, to jest jakiś członek rodziny, więc też jeszcze będziemy modyfikować na końcu i dostosowywać, ale babcie to są akurat ci czy te. Fajniejszych archetypów. One są z reguły takie bardzo konkretne. No tutaj na obrazku jest akurat Olena Tyrell, no i to jest postać fenomenalna. W ogóle, jak się tak pomyślę, no to tak, dziadkowie i babcie to zdecydowanie są z członków rodziny chyba nawet najfajniejsze postacie. Wiecie, to często są starsi konkretni ludzie, którzy są z reguły wyraziści. Oni też stanowią jakąś taką przeciwwagę dla rodziców. Wydaje mi się, że fajnie to było pokazane w Elegi dla bidoków, w wersji filmowej przynajmniej, książki nie czytałem. Tam babcia była taką no, konkretną babką, a matka... No, zawalała sprawę. To, no, to w ogóle też była ciekawa dynamika. Właśnie ten konflikt babci i matki w kontekście wychowania wnuka Cena. Więc ja na razie to babcie zostawię wysoko w A, potem może trafią do S, o ile nie będę tam zbyt tłoczno. A przechodzimy dalej, i mamy błędne rycerzy. Błędnych rycerzy, proszę mi, tu nie mylić z rycerzami obłąkanymi, jakimiś takimi zwariowanymi po kroju Dona Kichota. Właśnie, zbliża się rok szkolny, więc zaimponujecie polonistce, jak to powiecie. Błędny rycerz wywodzi się od słowa błądzić czyli wędrować. Błędni rycerze są rycerzami wędrownymi, a nie zwariowanymi tak jak Don Quixote walczący z wiatrakami. U nas to jest strasznie mylony termin, więc miejmy na to baczenie. Już mam zbyt trudnych tu słów, jak się zacinam, ale błędnego rycerza damy sobie do B. Oni są dość neutralni, przynajmniej tak mi się wydaje. A! Nie pytałem jeszcze jednej ważnej rzeczy. Generalnie jeżeli ktoś sobie przeleciał tutaj postacie, które się pojawiają i archetypy, to zauważył, że nie ma takich haseł jak łucznik, bojownik, łotrzyk, czarodziej. To wynika z tego, że ja wyciąłem stąd klasy postaci, takie typowo RPGowe, i na ten temat będą w sumie osobne tier, tak, osobne tier listy, będzie osobna tier lista po prostu. Więc tutaj skupiamy się raczej na... Takich no dość neutralnych archetypach, które można wstawić do wielu rodzajów historii. Są pewne specyficzne wyjątki pokroju no, mówiącego zwierzęca, czy też błędnego rycerza. No bo do niektórych historii po prostu nie da się ich wsadzić. Ale zdecydowana większość jest taka mocno elastyczna i nie sprowadza się konkretnie do jednego gatunku. Mam nadzieję, że. Nic więcej istotnych rzeczy mi się nie przypomni i możemy przejść sobie do motywu Boga. I Boga możemy rozumieć tutaj na dwa sposoby. Tylko takiego katolickiego Boga Wszechmogącego oraz archetyp takich pomniejszych bogów. W pokroju Zeusa, Ra, Tora i całej innej ferajny z innych religii. Ja bym Boga w sumie dał do A, właśnie z tego względu, że no mamy dużo motywów biblijnych w ogóle, one mają dość spore znaczenie dla kultury europejskiej, więc odniesienia do tego wyższego bytu w jakimś stopniu spersonifikowanego no, są dość no, istotne, elastyczne, da się wokół tego robić bardzo dużo wątków, plus postacie, które są jakimiś bogami, i no możemy sobie wziąć chociażby Stone, czy Persiego Jacksona. No to oni też wyglądają spoko i no, można wokół tego motywu bardzo ciekawie grać, czy w zasadzie wokół archetypu. Bogów i Boga da się bardzo dobrze konstruować. Dobra, idziemy dalej i mamy bohatera. Bohaterowie są dość neutralni, oni są tacy mocno waniliowi, bardzo neutralni. To wynika z tego, że bohater jest z reguły protagonistą, a ci no, bywają niewyraziści. Dobra, yy, przechodzimy dalej i kolejnego mamy brata. Tu znowu wpłynają się wątki rodzinne. Bracia, to jest bardzo dobry motyw. Pozdrawiam swojego brata. Generalnie relacja między braćmi jest spoko, jest elastyczna, z tego względu, że możemy to rozpatrywać w dwóch kategoriach. Oni się bardzo lubią i ze sobą współpracują, albo się nienawidzą. W skrajnych przypadkach mogą się nawet próbować zabić. Mamy bratobójstwa. Mamy zdrady wewnątrzrodzinne. No generalnie wątki rodzinne są fajne. Bracia na pewno są wysoko w tej hierarchii. No zobaczymy jeszcze jak to podzielimy później w kontekście innych postaci. A, no jeszcze jest relacja brata z siostrą, ale to może przy siostrze rozwinę. Dalej brzydkie kaczątko. Yy, D. Jak ja nienawidzę tego motywu. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, jaki on jest głupi. Mój Boże, w zasadzie większość brzydkich kaczątek sprowadza się do tego, że my po prostu zmieniamy jej włosy, zdejmujemy okulary i ewentualnie pozbywamy się pryszczy bądź nakładamy make-up. Po prostu to jest z pamiętnika księżniczki. Boże, jakie to jest straszne. I, ja naprawdę nie, nie rozumiem. Ja nie rozumiem tego fenomenu. W sumie wątek w książkach Harry Pottera miał sens, bo tam w piątej części nie w piątej, w czwartej był turniej. Eee, w czwartej mamy motyw tego, że Hermiona na balu wygląda tak, że ludzie jej nie poznali. I to była tak duża przemiana między tym, jak wyglądała na co dzień, jak się odstawiła. Na Bali to było takie, och, wow. W filmie to nie działało, przez to, że no, Hermione grała Emma Watson. I w ogóle, no może jeszcze w książkach ma to jakiś sens, ale w filmach ten motyw, no niestety ten motyw w filmach wypada bardzo powierzchownie. I mówię, no to, to jest masakra. W ogóle ten archetyp chyba trochę umarł. Ale nie wiem, ja, ja może już śledzę za mało nastoletnich seriali, żeby o tym wiedzieć. Na mniejsza. Dobra, dalej mamy buntownika. I buntownicy są też wysoko. Z tego względu, że oni już z natury mają jakąś motywację. Sam fakt, że on się buntuje przeciwko czemuś sprawia, że jest bardziej wyrazistot takiego bohatera, który z reguły. Ma misję, idź pokonać zło, idź pokonać antagonistę. Buntownik może się buntować przeciwko wielu rzeczom: może się buntować przeciwko systemowi, może się buntować przeciwko władzy, może się buntować rodzicom. Generalnie, bardzo dobry motyw: można nawet przesunąć buntowników nad ja nie wiem, czy akurat nad babcę? Dajmy to na razie tak. Eee, polecam. Jak ktoś nie kojarzy z jakiego to filmu, to to jest z Buntownika z Wyboru. Polecam obejrzeć. Dalej mamy ciotki. Ciotki to są akurat trochę takie zastępcze mamy w historiach. No mamy na przykład ciotkę May z Batmana. Eee, role wujków i ciotek sprowadzają się w historiach do tego, że to są zastępcze to matki i ojcowie, czy w zasadzie zastępczo-opiekunowie, bo protagoniści mają straszne zamiłowanie do bycia sierotami. Także ciotki lądują w B. One są w sumie z reguły fajne, no ale one pełnią rolę matki, więc nie, 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 nie wiem, czy wiele by się zmieniło w niektórych historiach, gdyby bohater miał matkę zamiast ciotki. Co, jakby Spidermanowi umarł ojciec zamiast wujka, chyba za wiele by nie zmieniło. No, nigdy tego tak o tym nie myślałem. Także ciotki na B, mimo tego, że bardzo lubię ciotkę Kaz z, z Big Hero 6, ciotka głównych bohaterów, a przynajmniej Hero, który jest tutaj jako geniusz, ale o tym później. Dalej, comic reliefy. Comic reliefy są kontrowersyjne. Z jednej strony to są postacie, które potrafią wprowadzić humor, no mamy taki dobry przykład, jak na przykład Krąka, ale bardzo często to są po prostu irytujące wrzody na dupach. I comic relief, no pewnie można go bardzo dobrze zrealizować, tylko z reguły oni są bardziej męczący, a często nawet żałośni, więc wrzućmy to do C. A. Oczywiście, zapomniałem o kolejnej dygresji. To, że ja umieszczam jakiś motyw, nie wiem, w na przykład D, to nie mówię, że tego motywu nie da się zrobić dobrze. Pewnie. Są wyjątki, ja to mówię jakimś ogóle. Tak samo to, że jakiś motyw wrzucę do S nie oznacza, że z automatu go się nie da spieprzyć. Eee, tyle dygresji. Idziemy dalej. Idziemy do córki i córki no też a. Tu akurat mamy koralinę, czyli mają dziecenną traumę, dzięki tato. E, córki są w sumie fajne, znów, relacje rodzinne, one tworzą dobrą dynamikę. Często jest też tak, że no właśnie córki i synowie muszą się wykazać Czymś, żeby nie wiem, uratować rodziców. Tak, myślę, się... dobra, córki zostawimy w A. Dobra, wątki rodzinne pewnie będą wrzucać w większości w A, więc na sam koniec to eee, przestawimy. Macie motywację, żeby zostać do końca tier listy i zobaczyć, jak to wygląda na koniec. Dobra, dalej. Eee, dama. Dama to jest motyw. Używane w sumie na dwa sposoby. Możemy mieć damę w popałach, czyli eee, motyw, w których się chyba obecnie trochę przejadł, jest mocno średniowy, no albo mamy damy jako arystokratki, ktoś, kto funkcjonuje na dworach. Popularność też Sary J. Mas sprawia, że na swój sposób damy eee, są o wiele bardziej pozytywnie oceniane przez eee, fanki. Sary J. Mas. Więc ja myślę, żebym dał damy do B. Bo da się je dobrze zrobić. Tutaj mamy akurat e, Margery, Tyrell. Wydaje mi się, że to była Margery. Gromadzę, że grają Natalie Dormer. E, damy są w sumie, mówię, spoko. Te intrygi dworskie potrafią być ciekawe, więc e, to inaczej. Gdyby chodziło o damę w opałach, to zostawiłbym to w C. Ale jako, że mamy też dobrze pokazane szlachcianki, jak pokuszę no, o Tron. O w ogóle, właśnie, one mogą być też y, istotnym elementem dla e, polityki. Fajny motyw miał też y, byłej samuraj z y, tym wątkiem Kimiko. jest jestem pewny, czy Kimiko, tej takiej ale księżniczki, która się tam pojawiała. Więc mówię, y, damy z względu na. Damsel in Stress rzucamy tylko w B, ale może damy ich nad bohaterów? Damy je nad bohaterów? Eee, tak, napiszcie czy was bardzo irytujące jakieś moje przyjęzyczenia, czy... Nie, eee, wróć, kuba, nie, nie przesuwamy. Eee, dalej, Dziadek. Mamy Dziadka i Dziadkowie znowu. obok babci. Dziadkowie są bardzo fajni jest z tych samych powodów co babcie. E, dziadkowie też mają często tendencję do bycia taką przeciwwagą dla ojców. Czy mamy, no w sumie dochodzi tu jeszcze konflikt na linii dziadek-ojciec, co jest o tyle śmieszne, że to tak naprawdę jest archetyp ojca i syna, tylko że nałożony na siebie w trochę innym, na, na trochę innym poziomie. Także wydatków podajemy wysoko, lecimy dalej, mamy ekstremistów. Ekstremiści też idą do A, bo... Albo czy na pewno idą do A? Ha, to jest dobre pytanie w sumie. Ekstremiści z jednej strony są wyraziści ze względu na to, że są ekstremistami. No ale z drugiej strony, przez to, że są ekstremistami, to bardzo łatwo jest sprawić, żeby oni byli jednowymiarowi. Dobra, zostawmy ich na razie A i najbardziej się ich Przesz... przeszmugluje, tak? Przestawi się ich gdzie indziej. Dalej. Fem Fatal w ogóle wydaje mi się być trochę umierającym motywem. Jakby Fem Fatal to jest kobieta, która wie mężczyzna na yy, zgubę. Jakieś złamanie serca, manipulacje i inne tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że możemy je dać na razie. W sumie dałem je w A, no bo znów. Helm fatal to potrafią być naprawdę fascynujące postacie i one z reguły bywają też złożone. Mogą też mieć jakąś tragiczną przeszłość czy jakiś taki dziwny nawyk. Więc one są wyraziste, nawet tak ekstremistów. Dobra, lecimy dalej, mamy Geniusza, czyli Hero z Big Hero 6. I geniusze też są bardzo fajni. czuję, że zasponuje A. Geniusze może są nawet na S, bo geniusz to jest o tyle dobry motyw, że on może wygenerować bardzo dużo historii. Możemy mieć historię opartą na tym, że genialny wynalazca coś stworzył i to powoduje bardzo duże konsekwencje w świecie. Sam fakt umieszczenia jakiegoś znaczącego geniusza, no. Bardzo mocno może wpłynąć na w ogóle cały świat, przedstawiony, czy na jakiś wątek. Przecież Oscara, chyba ostatniego Oscara, mam nadzieję, że się nie mylę, no przecież mieliśmy Oppenheimera. I Oppenheimer to był geniusz. Zwikrowany, co prawda, no ale ci, wyna, ci genialni wynalazcy stworzyli bombę atomową, i to było takie, wow, te kreaty tych postaci, nawet jeśli są oparte na postaciach historycznych, no wypadają naprawdę fenomenalnie. Więc geniusze zdecydowanie SK. I przechodzimy na drugi koniec spektrum. Przechodzimy do głupców. Początkowo w ogóle myślałem, żeby tutaj nie wrzucić Prestagampa, Gampa, ale on się trochę nie mieści w kategoriach głupca. Głupcy w sumie pójdą obok komik reliefów, bo to bardzo często są komik reliefy. Można też mieć historie skoncentrowane wokół głupców, czyli głupi i głupszy. Eee, tak, no oni są w miarę wyraziści, lubią się władować w jakieś problemy przez swoją głupotę, ale nie, nie, nie wiem, wydaje mi się, że głupcy to nie jest jakiś często wykorzystywany motyw. Często jest też tak, że jeżeli mamy jakiegoś głupca, to jest tak, żeby stać obok i irytować inne postacie. Z głupcami jest ten problem, że oni często są też tylko po to, żeby stać obok i kogoś irytować. Ostatni taki przykład, jaki mi się nasuwa, to zdaje się był w kronikach Olchy w drugim tomie Ogród Imperium. No i tamten, a w sumie nie będę mówił, kto jest głupcem, bo spoilery, Dobra, idziemy dalej, przechodzimy do handlarzy. I tu jeżeli ktoś nie rozpoznaje handlarza, to to jest handlarz z Doty 2. Handlarze w sumie często pojawiają się w takiej roli, żeby sprzedać po prostu, nie wiem, McGaffina czy jakąś strzelbę Czechowa bohaterom. Na przykład w Vox Machina mieliśmy tego takiego piepikarza, który zarywał do... Jednego z bohaterów. Zasady handlarze bywają problematyczni. Nawet ten z Doty. W ogóle, jako że my żyjemy w kraju, który jest opanowany przez Lola. Dota dostała swój serial i handlarz się tam pojawia i jest kompletnie bezużyteczny. Jest chyba tam tylko dla pan z serwisu. I jego rola znów sprowadza się do tego, żeby dać strzelbę Czechowa. A w, zasadzie, w, w sumie ma Gepina, który jest strzelbą Czechową. Bo... E, masakra. Dobra, idziemy dalej i mamy idoli. I z idolami będę miał zagwostkę. No bo tak, idoli możemy rozpatrywać w wersji właśnie z chociażby Oshinoko, czyli mamy tych takich idoli muzycznych. Kiedyś był jeszcze taki serial, no, anima o grupie idolek z liceum. No i to w sumie jest taki dość neutralny motyw, przynajmniej tak mi się wydaje. Ktoś może nie lubić po prostu K-popu czy J-popu i z tego względu nie lubi idolek, ale tak u to jest chyba całkiem spoko motyw. Możemy też mieć drugą wersję, jak mieliśmy na przykład w Coco od Disney'a, Pixara, ja jestem pewna. W każdym razie w animacji Koko, tam główny bohater był wielkim miłośnikiem. Bardzo znanego muzyka, gitarzysty. No i to w sumie tworzy też spoko motyw, bo mamy protagonistę, który ma idola, więc on dąży do spotkania tego idola, czy chce być taki jak swój idol. Więc jest w sumie spoko motyw. I daje jakąś taką inspirację dla niektórych postaci. Więc my to damy w niskie A. Ja się obawiam, że ja mało co wrzucę do C ale to w sumie wynika z tego, że. Archetypy rzadko kiedy są jakoś tak skrajnie złe. Dobra, idziemy dalej. Yy, a propos złych archetypów, yy, Jasnowic. O mój Boże! Ja chyba nam nagrać odcinek na temat przepowiadania przyszłości. Trzymają w się sensie w ogóle jakieś przepowiedni i wróżenia z futów, bo o, to jest trudny temat. Wydaje mi się też, że przepowiednie pojawiały się na ostatniej tir w liście. Słuchajcie, gdybym był kubą sprzed trzech tygodni, gdybym umieścił jakiegoś bohatera z przepowiedni, dajmy na to, albo jakiegoś przepowiednie, a teraz przepowiedni, przepowiednie to mnie się często łączy. Wydaje mi się, że takie były dwa motywy. Ja bym to pewnie dał. C, bo to jest poniżej przeciętne, jest mocno pretekstowe i rola jasnowidza prowadza się do tego, że on każe gdzieś iść bohaterowi. Czyli mamy C prawdopodobnie. Absolutnie nie uważam, że to jak to zostało zrobione w Dunia jest złe, ale to jest raczej ten jeden z nielicznych dobrych wyjątków. Więc jasnowidza dam w C, bo pewnie dałem Przepowiednie w te ostatnim razem. I to nawet nam się wina. Ja fajna jesteś pomysłów na odcinki mam o przepowiedniach, więc możliwe, że ten temat powróci i bardziej się rozjaśni, dlaczego dałem C. Dalej mamy kapłana. I kapłani są bardzo neutralni. Tu też to znaczy, że kapłan pojawia się z tego względu, że to jest nie tylko klasa. Jak w RPGach, bo to jest też jakaś szeroka funkcja, która się przewija w opowieściach. No możemy mieć jakiegoś kapłana egipskich bogów, jak w królu Egiptu, a możemy też mieć ojca Mateusza, który rozwiązuje zagadki kryminalne. Kapłani w sumie są, w... kurde, ale kapłani też często występują jako jakieś takie postacie poboczne przy okazji. Kurde, może to B? To nie jest taki do końca zasłużony punkt dla kapłana. Dajmy go na razie w wysokie B i może on trafi do A. Dalej. Eee, a, w ogóle on się łączy z ekstremistą. A. Eee, dobra, pójdźmy w drugą stronę. Jako że oni się często ze sobą łączą, to ustawimy ich obok siebie w A jak na razie. Później zaczyna się martwić o tego ekstremisty. Eee, dalej. Kochanek. Wszyscy kochamy historie romantyczne i ja na przykład od romansów specjalnie nie czytam czy nie oglądam komedii romantycznych, ale ludzie to kochają. Poza tym, wątki oparte na miłości są szeroko uwielbiane. Wtedy tworzą bardzo dobry punkt wyjściowy dla wielu historii, więc mogę to dać jedynie w S, ale dam to poniżej geniusza. E, kochankowie są bardzo popularnie w ogóle i przez kochanka nie mam na myśli, że ktoś kogoś zdradza, tylko no jakby miłość do jego, no w sensie kategorii partnera, tak jak tu mamy Romeo i Julia. Ale to w sumie byli kochankowie. Jakby była też, o nie, nie dałem żony i męża. Ale trudno, nie, nie, nie będziemy tego dodawać i przemilczymy to, prawda? Eee... Czy ja mogę dodać... dodatkowe rzeczy? Will Dzień dobry, witam po aktualizacji w tierliście 64 archetypowania 62, jak zakładałem wcześniej. Ja wiedziałem, że o czymś zapomnę i niestety głowę. Eee, tak, to może jak już poruszyłem ten temat, to przeniesiem ich do przodu. E, tak, więc kochanków oceniamy bardzo wysoko, e, mąż i żona, od razu to sobie ustawimy obok, no bo to się łączy. Jakbym był w małżeństwie, pewnie bym o tym pomyślał. E, może nawet dobrze, że ja o tym zapomniałem. Gorzej by było, jakby zapomniał o tym ktoś będący w małżeństwie. Było całkiem niepokojące. W każdym razie, e, tak, to jak już pomówiłem o tym, że kochankowie są super, to mężowie i żony też są fajne, no bo znów relacje osobiste, e, możemy mieć wątki tego, że małżeństwo się wali, jest nieudane. Bardzo negatywnie postrzegam małżeństwo najwyraźniej, e, ale to mogą być też bardzo pozytywne motywy. No, na pewno są jakieś dobre przykłady rodzin, szczęśliwych historiach. W Encanto mieliśmy bardzo szczęśliwe małżeństwa i mnie tyle przychodzi mi do głowy. E, tak, ale już e, przechodząc do konkretów, no zostawimy ich sobie w. A myślę, no bo mąż i żona, to, wie, to jest też popularny motyw, chyba z reguły negatywny, jakby z problemami małżeńskimi, ale jednak zostawmy ich dość wysoko. Dobra, e, idziemy dalej. Przechodzimy do kurtyzany. Centuję z innego słowa, ale podobno można za słowo na P polecieć z YouTube'a. Nie wiem, czy jest to prawda, nie chcę tego e, weryfikować i tu jeszcze rzucę dygresję, że ja o profesji kurtyzany rozmawiałem z kolegą, jak uzupełniałem z nim e, listę tych archetypów i powiem wam szczerze, że ja bym bardzo chętnie przeczytał książkę, która zostałaby stworzona w świecie fantazy i przedstawiała dzieje domu publicznego z różnymi rasami i fantastycznymi profesjami. Myślę, że mogłoby to być całkiem ciekawe z tej dyskusji. Ja czegoś takiego nie napiszę, więc może ktoś się zainspiruje. Ale co jest tam taki bardziej żartobliwy, pozytywny przekaz na temat kurtyzan. W sumie jeszcze w Grzeotron. Mieliśmy tą z pierwszego sezonu, która była całkiem pozytywnie ukazana, ale z reguły to jest jednak upadek kobiety. Często jest tak, że kobieta, kiedy pada na to samo dno, no to właśnie podejmuje się tej profesji. Ja tu może nie będę mówił w jakich, no w sumie, jak że głównie książki i do tego dochodzi. Często jest tak, że kobieta upada na to samo dno. I wtedy staje przed dylematem: czy oddawać się obcym mężczyznom, żeby mieć co wsadzić do garnka, czy może próbować zachować godność i przezwyciężyć tą sytuację w inny sposób. W jednej z książek Sandersona jedna postać taka dość religijna właśnie ma tego typu problem. I to jest nawet ciekawie ukazane, no bo zaczynamy z takiej wątpliwości, a może jednak ta profesja to nie jest takie złe, też te kobiety, które uprawiają ten zawód, no przecież są czyste, uśmiechnięte, pewnie są głodne i nie muszą żebrać, tak jak ja. Więc ja myślę, że kurtyzany damy sobie spokojnie w wy... A, z niekoniecznie pozytywnych względów, ale one są na pewno ciekawe dla historii. Dalej, przechodzimy do postaci lidera i Erwina. Liderzy są bardzo fajni. Liderzy, jeżeli są dobrze prowadzeni, no to oni wypadają fenomenalnie. No, często też lider jest taką kultową postacią, ten taki no, charyzmatyczny przywódca, albo ten, który jest w stanie e, pociągnąć za sobą tłum. No, wypada fenomenalnie. No, Erwin to jest po prostu chyba jeden z najlepszych fikcyjnych liderów w historii. Więc myślę, że należy się S.K. No, możemy mieć też Barakła po pokroju ósmej części Igdyjskich Wojen i jednego z najgorszych liderek, przepraszam, jedną z najgorszych liderek, tak, tak się mówi. Brawo Kuba. I skoro jesteśmy przy Gwiezdnych Wojnach, to musiała wpaść Ray, oczywiście. Marysu, absolutna D. Najgorszy typ w postaci jaki tylko może być. O mój Boże, jak ja nienawidzę Ray, co oni mi zrobili z częściami 7-9 Gwiezdnych Wojen, ja pierniczę. O oh, Boże. O Marysu będzie kiedyś dedykowany odcinek. Z pewnych względów on się dalej nie pokazuje i nawet nie będę próbował zgadywać kiedy będzie, ale w dużym skrócie Marysu to jest postać idealna. To taka, no w tym przypadku kobieta. Możemy też mieć Garego z który jest takim perfekcyjnym bohaterem. Wszyscy ją lubią. Wszyscy kochają tę postacie. Udaje się im absolutnie wszystko. No po prostu podzący ideał. No też wydaje się... Heksalogii o wiedzy Anety Jadowskiej. To Wilk to przecież też jest typowa Marysujka i Łowaben. Jez o Jezu, jeszcze te niezliczone dzieła amatorów, te wszystkie wadpadowe kreacje. Wcześniej przywołana przeze mnie Sara J. Maas i tej skrytobójczyni ze szklanego tronu. O mój Boże, jak ja nienawidzę Meresu, jaki to jest okropny motyw. A, no po prostu okropieństwo, mówię, to nie, nic. Nic w tym rankingu nie będzie niżej od e, Merysu. Dobra. E, idziemy dalej. Przechodzimy do motywu matki. Znowu matki postrzegałbym pozytywnie i ostatnio w jednym z odcinków e, niezłej lipy w ogóle marudziłem na to, że jest bardzo mało matek w, opowie w opowieściach. W ogóle jest bardzo mało, albo inaczej, matek trochę jest ale one rzadko kiedy są ukazane pozytywnie. No były w Encanto, mieliśmy właśnie Ai Hoshino w Oshinoko, no ale generalnie matek jest niepokojąco mało. Jest to też, mówię, dobry motyw ze względów tego, że jest to motyw rodzinny. Yy, idziemy dalej i kolejny jest Mściciel. Jakby ktoś nie rozpoznawał, to jest hrabia Monte Cristo z nowej wersji filmowej. Yy, generalnie motywy zemsty są super. Zemsta jest e, bardzo dobrym motywem. Prawdopodobnie dałem jej ostatnio wysokie albo S. mam że S. Mogłem to sprawdzić i przyłączyć zakładkę. Ale po co? Mścicieli damy weskę. No bo mówię, to po prostu Zemsta jest bardzo dobrym motywem dla. O, właśnie. Nawet mamy dla dwóch rodzajów w postaci motyw Zemsty. Bo możemy mieć protagonistę, który chce się na kimś zemścić, tak jak hrabiego Monte Cristo. Który w zasadzie, przy okazji, w pewnym sensie jest antybohaterem, a możemy też mieć antagonistę, który chce się na kimś zemścić za jakieś wyrządzone krzywdy. No tutaj, dobra, do głowy przyszedł mi Jafar zaladyna. i to, co się dzieje w drugiej części. No właśnie, został skrzywdzony w pewien charakterystyczny sposób, no i potem powraca, aby zemścić się na Aladynie, więc. To jest, to jest to jest bardzo dobry motyw i zasługuje na wysoką pozycję. Dalej mamy mędrca. I mędrcy. Można się opierać, że mamy geniusza, więc mędrzec jest niepotrzebny. Ale mędrzec to jest trochę inny archetyp jednak. Mędrzec daje jakąś wiedzę. Często jest też. No właśnie, ge geniusz niekoniecznie pokrywa się z mędrcem. Bo możemy mieć postać, która po prostu zgromadziła bardzo dużo. Wiedzy na przestrzeni lat, ale nie stworzyła niczego takiego e, fenomenalnego. Możemy też mieć mędrca pod kątem filozoficznym, że jest to osoba, która no, potrafi dawać jakieś całkiem interesujące kazania. Tu bym się znowu odniósł do gry o tron i do postaci Taywina, Lannistera. Tam są ciekawe momenty, w których on tłumaczy coś znacznie młodszym od niego. I wypada to naprawdę ciekawie. Mędrcy to właśnie nie są ci, tylko ci bagowie, którzy są e, no dość charakterystyczni, ale to właśnie mogą być takie postacie, które dzielą się swoją wiedzą. Po części, no właśnie, mędrcem bardzo często potrafi być dziadek w opowieści. Więc myślę, że mędrca damy sobie może buntownika na razie. Dobra, to i tak to przemieszam. Na razie. Dalej mamy Mentora i Mentor jest małymi literami, ale trafia do Eski z tego względu, że relacja między mistrzem i uczniem jest fenomenalna. Mentorzy, bardzo często to są te takie najfajniejsze postacie, które my pamiętamy, no, chociażby Obi-Wan. Obi-Wan był mentorem dla dwóch Jedi i ludzie go po prostu... Uwielbiają. Dobra, idziemy dalej. Mówiące zwierzę. I mówiące zwierzę, e, wrzucę tutaj w kontekście nie takim, jak mamy na przykład króla Lwa, czyli że mamy same mówiące zwierzęta, tylko to mówiące zwierzę jest dodatkiem do historii. No i tego typu zwierzęta są cholernie irytujące z reguły. Może niektórzy ludzie lubią Skubiego, ale w zasadzie one się często sprowadzają do komikrelipów. Często w ogóle są głupie, więc myślę, że umieścimy je w C. Tak, zdecydowanie. E, dalej, e, niewolnik. Tu mamy akurat gladiatora niewolnika i wydaje mi się, że damy to w B. Z tego względu, że w sumie te motywy niewolnicze są mocno powtarzalne. Tak naprawdę możemy mieć niewolnika, który pogodził się ze swoim losem, albo możemy mieć niewolnika, który bierze udział w buncie i w wyniku tego buntu odzyskuje wolność albo ginie i szczerze mówiąc ja nie kojarzę specjalnie wielu takich postaci mm, niewolniczych no mamy szarego robaka w, 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 w grze o Tron, przy czym on już jest no, wyzwolony, wiadomo niewolnikom też zostają pewne nawyki związane z niewolnictwem więc ja bym to chyba wyrzucił a, może wrzućmy to nad błędnego rycerza, więcej w ten sposób. Ale znów no, motyw, który mm, archetyp archetyp nam mówić. W sumie, nie, niewolnicy pojawiają się często przy okazji. Oni rzadko kiedy są takim centralnym punktem opowieści, tylko że mm, jakaś postać walczy z niewolnictwem, uprawia niewolnictwo i. Przy okazji poznajemy niewolników, i często nie są jakimiś specjalnie fascynującymi postaciami. No, ba to jest odpowiednie miejsce. E, Dalej mamy odkrywcę czyli wszelkich Indiana Jonesów i Lary Crofty. Nie wiem, czy tak to się odmienia. E, odkrywcy trafią w B, oni potrafią być charyzmatyczni, są tacy zawad. Zawa, dobra, nie będę tego próbował mówić. Oni potrafią być. Bardzo przyjemnymi postaciami w ale w dużej mierze to jest po prostu ścigacz McGaffina, więc wrzucimy to w B. Mimo tego, że Indiana Jonesa ja bardzo lubię, ale odkrywcy często są robieni na jedno kopyto. Dalej przechodzimy do postaci ojca i znowu te same powody co wcześniej. No, wątki rodzinne, ciekawe relacje, ojciec-matka, ważnej figury w życiu każdego z nas, a przynajmniej dobrze by było, żebyśmy wszyscy mieli ojców i matki, ewentualnie ciotki i wujków, którzy nam zastąpią rodziców. Eee, dalej mamy opiekuna. Eee, w sumie damy do B. Znowu, no to obok ciotek, to jest ten sam case. Opiekun z reguły zastępuje nam ojca i matkę w sytuacji, w której no, z reguły giną, bo bohaterowie lubią być sierotami. Znaczy, nie lubią być, ale często są. E, dalej, mamy oszustów, tricksterów. I z tym będę miał problem, bo oszuści są teoretycznie bardzo fajni. Oni mają bardzo dużo potencjału. Ludzie uwielbiają oszustów. Jeżeli mamy jakiekolwiek odniesienia do mitologii nordyckiej, typu przedstawiamy Lokiego w opowieści, to dużo osób uwielbia Lokiego, no bo właśnie to jest trickster, który wprowadza chaos. Tylko też mam wrażenie, że nie ma zbyt wielu dobrych takich oszustów. Może nawet powinienem to trochę podciągnąć pod manipulatora. Ale z znowu częściowo gra o oszuści. Ja mam wrażenie, że ludzie ich bardzo lubią, ale jak bardzo? I... Ilu oszustów takich naprawdę wybitnych jak kojarzy. Są pewne postacie, które są śliskie, takie niepewne. Znaczy nie są oszuści, wszelcy kanciarze. No, oszust ma duży potencjał. ale ja też nie, nie każę jakichś takich bardzo złych oszustów. No, może są jakieś takie złe plot twisty, że o, oszukałem cię, haha, ale jestem sprytny. Ale co się raczej zdarza bardzo rzadko, więc ja bym dał ich nisko w SK. Kolejno, mamy potwory. Potwory są w sumie problematyczne. Tu mamy. Mm, no tu mamy potwora z pięknej i bestii. Na razie dajmy to w B. Problem jest taki, że potwory w sumie powinienem rozpatrywać w kategorii postaci niż takich typowych. No, potworów, Że one są po prostu do zabicia. No jeżeli mamy potwora, takiego właśnie w rozumieniu, nie że okropny człowiek, tylko że, no właśnie, jakaś taka uosobiona bestia, no to one często są takie mało interesujące. No bo możemy mieć tutaj wątek: ach, tak, to jest prawdziwy potwór, który chce zniszczyć świat, czy zrobić złe rzeczy. Albo możemy mieć ten wątek jak w pięknej i bestii, że pod skórą potwora e, mamy tak naprawdę wspaniałego człowieka, czy człowieka, który się zrehabilitował, więc zeszła z niego lątwa. I Chyba nie ma specjalnie więcej możliwości na pisanie potworów. Możemy mieć jeszcze jakiegoś potwora. No właśnie, zgubiłem diabła. Ale to diabła już nie będę dopisywał. Ale... No właśnie takiego potwora, który chce nam coś zadać. typu handlujemy dusze za jakieś dobro, jak chociażby w Adilaru. Eee, także bym wrzucił potwora do B, ale dam go na błędnego rycerza. Dalej, mamy proroków. Z prorokami jest problem, podobnie jak z jasnowidzami, ale prorocy są mniej problematyczni. Od jasnowidzów, przynajmniej z perspektywy opowiadania historii, bo prorocy mogą coś dużego zwiastować, jakieś wydarzenie istotne dla świata, albo mogą też zapowiadać nadejście kogoś. I to się może łączyć z motywem chociażby Boga. Więc Prorok myślę, że pójdzie do B, i to niekoniecznie łączy się z Jasnowidzem. W ogóle, właśnie, czemu Paul Atryda nam reprezentuje Jasnowidza? Bo doszedłem do wniosku, że skoro mamy zbawcę, prorokę i jasnowidza, to on najlepiej pasuje do kategorii jasnowidza. Mimo tego, że tak naprawdę moglibyśmy go nazwać prorokiem, jasnowidzem i zbawcą. No i mm, on jest naprawdę dobrą postacią i to jest ten dobry przykład. Mojżesz w królu Egipcie jest całkiem ok, ale nie wiem, wydaje mi się, że nie ma też jakichś takich fenomenalnych proroków, a nie jest ich niewielu. E, dalej, mamy przeciętniaka i przeciętniacy, jakkolwiek paradoksalnie to nie zabrzmi, trafią do B. A dlaczego? Ktoś może się zastanawiać, skoro są przeciętni, to powinni być w B. Otóż przeciętniacy bardzo często są, no po prostu, Przeciętni niewyraziści, i oni są stawiani jako kontrast dla postaci bardziej charakterystycznych. Ja mam o tym pomysł w kategorii N w Big Bang Theory, gdzie właśnie ona jako taka normalna kobieta, z którą mogą się utożsamiać Amerykanie, a nie nerdy, jest zostawiona z grupą naukowców dość porąbanych. Nerdów ze swoimi dziwactwami, więc przeciętniacy nie dość się nie wyróżniają z natury, no bo są przeciętni, to jeszcze są zostawiani w kontraście do innych postaci. Oni są w zasadzie narzędziem, które sprawia, że te ciekawsze postaci, jak na przykład geniusze, mają punkt odniesienia. A, ten jest przeciętny, a ten jest genialny. No i w ten sposób lepiej postrzegamy geniusza, a nie tego przeciętniaka. Dalej, mamy przestępcę, i przestępcy to jest szeroki temat. Możemy mieć bardzo ciekawych przestępców. Ja bym ich wrzucił w B, może to około bohatera. Przestępcy są e, często pisani fatalnie, wręcz idiotycznie, mogą mieć skrajnie pretekstowe motywacje, czy po prostu o, jestem przestępcą, bo chcę pieniądze. Tak jak mamy właśnie tutaj narta z Flasha, czy w ogóle przeciwników Flasha, mówię o Flashu od CW, jakby co, którego roll już wielokrotnie, no ale możemy też mieć takie bardzo dobre historie skoncentrowane wręcz wokół rodzin mafijnych, wokół gangsterów. Także z jednej strony mamy tam taki ciekawy świat przestępczy, który potrafi być bardzo fascynujący. Ja jakiś czas temu czytałem miasto jadeitu chyba w Fondyli. Eee, no i tam są w zasadzie kryminaliści, no też, no przynajmniej mafie, tak bym to nazwał. Eee, mamy mafiozów i oni potrafią być... Fajnie, no właśnie jako kontra, no to mamy... Te wszystkie czołki z historii superbohaterskich i oni są po prostu beznadziejni, często są zupełnie pretekstowi i służą jako lalki do bicia dla bohaterów. No dajmy bohaterów. A, nie wiem. Zostawmy to już tak. Następnie mamy pustelnika i pustelnicy. Pustelnicy z reguły są dziwni, oni są dość braziści, mamy. W sumie obiła nas w czwartej części. Mamy właśnie Szreka, Mamy jakichś takich wędrców. Wędrców, tak? Kuba, wędrców. Mamy mędrców, którzy no, posiadają jakąś wiedzę i trzeba się do nich wybrać. W sumie to pustelnik często wiąże się z mędrcem, ale nie każdy mędrzec to pustelnik. No. Eee, dobra, tutaj na miniaturce w sumie jest szrek, ale ja bym. Pustelników dał dość neutralnie, no bo też nie ma historii o pustelnikach. no Możemy mieć historię typu jestem pustelnikiem, mam jakąś wiedzę, więc ktoś ode mnie chce przez to, że jestem pustelnikiem, albo e, idźcie z mojego bagna, bo chcę mieć święty spokój i nie chcę tu nikogo widzieć. Dalej mamy samotników. I samotnicy zamiast to często są jakieś takie niezrozumiane postacie. Mm. Kurde, nie wiem. Oni potrafią być dość wyroziści. Często też jest tak, że jak mamy jakiegoś samotnika w historii, no to motyw jest taki, że o słuchaj, nie musisz być samotny. W samotnicy to też często nie są najlepsi ludzie. Oni potrafią być autodestrukcyjni, jak właśnie B. Albo potrafią być po prostu dupkami Ale to może z tego względu dam A. W sumie po części Geralt z Rivi też jest samotnikiem. A mimo tego, że czasem toleruje obecność innych ludzi. Ale tak, no właśnie, no, im dłużej myślę o samotnikach, tym lepiej to dla nich wygląda. Więc dajmy ich na dół A. B to byłoby coś za niskiego. Plus tych, tak, mimo no, tych zmian, w. Samotnikach no to jednak bywają spoko postacie. Yy, dalej mamy Savantów. Yy, I savanci mają ten plus, że są wyraziści po prostu. Oni ze względu na to, że są mocno zafiksowani na jednym punkcie, no to zapadają w pamięć. To trochę sprawia, że właśnie tutaj yy, główny bohater Mister Robota chyba Elliot? No, zapada w pamięć. Powtarzam się. E, tak. Myślę, że aty jest odpowiednie miejsce. Oni, oni czasem są ukazywani tak w sposób jednoznacznie pozytywny, a to potrafią być mocno zbikrowani ludzie, i jakby niekoniecznie, może powinniśmy ich pokazywać pozytywnie, tylko jako ludzi z problemami. Sensy też mogą mieć jakieś problemy natury i to się łączy z tym, co na ostatniej tier -liście mówiłem, że te motywy z problemami psychicznymi są całkiem fajne i są w miarę lubiane. Może... Ale dobra, na razie zostawmy Sawantów na dole A, bo niekoniecznie problemy psychiczne łączą się z Sawantami, ale Sawanci z reguły je mają. Idziemy dalej i mamy Sieroty. Sieroty lądują w ogóle obok bohaterów z automatu, bo bohaterowie kochają być sierotami. No yy, nie wiem, w sensie to w zasadzie wydaje mi się jako taka podstawowa nakładka na bohatera. Omek, y, zrobiliśmy z ciebie sierotę, ale w ramach plot twistu żyje Twój ojciec, i to on jest tym głównym złym. Haha. To nie są gwiezdne wojny. No. W sumie. Ten w, w ogóle to może jest temat na no, inny odcinek, ale no, sieroty. Sieroty są z, z reguły też gnębione przez życie, tak jak Harry Potter, dopóki nie dostał listu z Hogwartu. Mamy kopciuszka. Sieroty nie są tak specjalnie interesujące z samej natury bycia sierotami. Chociaż mogą być wątki, o, radzę sobie ze stratą rodziców, rodziny, nie mam nikogo. Ale nie, jest za dużo po prostu sierot, takich z e, automatu, żeby zasługiwały na wyższe miejsca na tej liście e, Dobra, dalej. E, siostry. E, siostry lądują obok braci. Pozdrowienia dla mojej siostry, bo akurat natomiast jest szansa, że ona to ogląda znów. Wątki rodzinne, rodzeństwo. Rodzeństwo się lubi, nie lubi, mogą być te wątki rywalizacyjne. Może być też poszukiwanie zaginionej siostry, zaginionego brata. Tak było chociażby w sandmanie. Eee, więc zostawiamy to wysoko. Dalej mamy stróżów prawa. O. Stróże prawa z reguły, no, tak jak tutaj Javert akurat z nędzników. Przeżywają konflikt wewnętrzny między taką powinnością, a tym, co może jest. Ee, albo inaczej. To, co oni uważają za słuszne, a to, co reprezentuje ze sobą system. W zależności od historii, stróż prawa też może być antagonistą bądź protagonistą. Mam wszelkich policjantów wtedy. E, nie mam tutaj e, detektywa, więc może ja bym wrzucił. Dróża prawa do... A. O, właśnie, to stróża prawa. Czy detektywi mm, lubią być samotnikami, więc tam rozpracowują przestępców e, w tych swoich pieczarach i ewentualnie ktoś się do nich przyklei na czas śledztwa i nie są z tego powodu specjalnie zadowoleni. Więc lądują tutaj. Yy, dobra, idziemy dalej. Ja już czuję, że zaczynam makabrycznie syplenić, więc przepraszam uszy wszystkich. To no jakby ktoś miał ćwiczenia na CS, Z i te, te słowa, tak. Yy, te z z którymi mam problem, to mógłby coś polecić. Tylko nie ćwiczenie z korkiem, bo to już robię. Może jest coś dedykowanego. Tyle z dygresji logopedycznych. I przechodzimy do sługi. I słudzy w sumie wylądują sobie na dół B. Bo słudzy są te dość mocno neutralni. Słudzy no, mogą być zrobieni na bardzo wiele sposobów. Ale czy słudzy są jacyś bardzo wyraziści? Często mamy tych takich w sumie sługusów, którzy są pomiatani i za bardzo się nie przydają. i Zapominamy o nich po tym jak kończymy pracować z danym dziełem, ale mamy też e, tą relację sługa i pan. I to potrafi być ciekawe jak najbardziej, ale mówię wydaje mi się, że te dobre przypadki złe się e, balansują. My możemy mieć też sługę wiernego, niewiernego. E, może ja go powinienem przesunąć trochę wyżej, bo może damy sługę obok niewolnika? Sługa nie musi być niewolnikiem. Pamiętajcie, że niewolnik. Nie, niewolnik zawsze jest sługą. Boże, jak je ja już bredzę za długo, to nagrywam. Eee, także tak, sługę zostawimy w B. Idziemy dalej. I mamy syna. I znowu ta sama kategoria, co z córką. Mój syn ratuje kogoś, albo musi być ratowany, tak jak Nemo. Yy, idziemy dalej, i mamy szaleńców. Yy, szaleńcy trafiają do S, z tego względu, że ludzie kochają szaleństwo i wszelkie problemy psychiczne. I często ci tacy najbardziej porąbani antagoniści, no bo z reguły antagoniści są szaleni. Yy, Chociażby mieliśmy w, was, Wasa w Far Cry w 3. Mieliśmy tutaj fenomenalną rolę, rolę Jokera. W ogóle wydaje mi się, że samo istnienie Jokera dość mocno podbija status archetypu szaleńca, więc damy to w S. Dalej, mam szalonego geniusza i ktoś się może zastanawiać, dlaczego e, zostawiłem osobno szaleńca i geniusza, a mimo tego dałem szalonego geniusza. Wynika to z tego, że Szalony Geniusz jest takim dość e, no jednoznacznym archetypem. On jest wręcz tak komicznie idiotyczny. Mamy tego geniusza zła, który, nie wiem, chce zniszczyć świat albo zrobić coś w ten deseń. To no, ma akurat jego przedstawienie parodystyczne, e, żartobliwe, także e, on się nazywał Doktor Zło bodajże. E... Tak, no szaleni geniusze są. E, są specyficzni, więc ich bym wrzucił w dół. Może nawet ja bym ich dał w te. No bo to też bywają po prostu tacy antagoniści do pokonania, bo nie wiem, nie, nie, nie mam pomysłu na film szpiegowski. Muszę zatrzymać szalonego geniusza zła. E, to jest problem, który miały starsze filmy, więc. Zostawmy to w co. Geniusze chyba trochę umarli. No. Dalej mamy szlachciców. I szlachcice wylądują od razu obok dam. Może obok dam. E, tu mamy oczywiście drugiego najsłanniejszego Jana Pawła w historii Polski. 1670. No i szlachcice znów, no z tych samych względów dworskich potrafią być ciekawi. No, intrygi dworskie e, możemy mieć coś ten kontrast między... O! to Tego nie mówiłem przy damie, e, Że mamy ten kontrast między kimś z pospólstwa, a z wyższych sfer trzeba kogoś wdrożyć w te wyższe sfery. Albo możemy mieć bohatera, tak jak w... Grisha że bohaterka, która była żołnierką, nagle pojawia się na dworach i musi wystąpić z jakiejś pięknej sukni i pojawić się przed carem. Więc w sumie motyw spoko, taki dość neutralny. Czasem też szlachcice są przyrodami na dupie, tak jak syn Magnata w 1670. Ale to może, może ja powinienem podbić damej mojej szlechcica. Ja ich na szczyt B. Tak, spoko. Yy, dalej, mamy twórców. I pod tym hasłem będą się kryli przelcy artyści, przelcy twórcy, czasem, w sumie z tego powodu polecał pisarz z tej tier listy. Stwierdziłem, że jeżeli mamy twórcę, to on to pada. Yy, Twórca może się też wiązać z geniuszem, może się wiązać z szaleństwem. Wydaje mi się, że twórcy mogą pójść do wysokiego A. Na przynajmniej względem wysokiego A. Eee, tak, oni bywają ciekawi i. Mm, twórca ma jedynie ten problem, że on potrafi być bardziej podstrzegany przez pryzmat. Tego, co on stworzył, a nie to, kim on jest. Dalej mamy uczniów, i uczniowie lądują obok mentorów. Wydaje mi się, że pod mentorami, bo to jednak tego, typu historiach, mentorzy są ciekawsi, znów wątek mentora i ucznia jest po prostu kopalnia złota. Możemy mieć mnóstwo wątków w stylu uczeń, przegania mistrza. E, uczeń chce pomścić mistrza, bo mistrzowie mają też tendencję do tego, że lubią umierać. E, generalnie spoko. Mówię, ja już o tym wspominałem w poprzedniej tier to Ten motyw mentora i ucznia jest szeroko kochany. E, dalej. Zrobiło się Star Warsowo. Mamy upadłego bohatera. I o ile zwykli bohaterowie są w B i są tacy mało ciekawi z reguły. Tak upadli bohaterowie, to są fenomenalne postacie. Ja myślę, że możemy to spokojnie wrzucić w SK. Darth Vader w ogóle pochodzi za jedną z najlepszych postaci, która pokazuje ten archetyp. Z tym jeszcze pomogły w sumie potem Clone Warsy i, 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 i inne produkcje wokół filmowych Gwiezdnych Wojen. Mamy też to przysłowie, że umierasz jako bohater, albo żyjesz tak długo, aby stać się złoczyńcą. I to jest coś bardzo pociągającego. Upadli bohaterowie mogą też mieć redemption arki, które ludzie zdają się kochać. Więc mamy taką no, nie, 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 sinusoidę to znaczy jakiś odcinek sinusoidy. Ee, że zaczynamy z tego poziomu średniego, zostajemy bohaterem, upadamy i potem w chwili próby przyłamujemy się i znowu kończymy jako bohaterowie. Na plus. Dobra, idziemy dalej. I mamy władcę. Władcy w sumie są spoko. E, tu mamy zrodu smoka, wiserysa i myślę, że władców damy wysoko. E, może tutaj. Władcy są bardzo fajni. Władcy mają władzę znów. No, po części mamy te same motywy, które były przy Damach i Cztekcicach. Możemy mieć politykę, możemy mieć te takie dylematy, czy należy coś zrobić, bo chcę być jednak dobrym władcą, ale w sumie nie zrobię tego, bo przecież to coś jest złe, ale królu, musisz, no bo bez tego przegramy wojnę. Także władcy stoją też przed e, ciekawymi wyborami. E, dużo też może zależeć od ich śmierci, ponieważ e, będziemy mieli wtedy wątki zmiany władzy i ludzie też bardzo mocno konkurują o tą pozycję władzy. Więc myślę, że sobie zostawimy go w. A. Dalej mamy Włóczęgę. Włóczędze potrafią być ciekawi, ale oni chyba są dość neutralni. Nie wiem. No, mamy Włóczykija. Ludzie lubią Włóczykija, bo on jest w sumie taki całkiem luzowany i ma te swoje fajne mądrości. W sumie towarzystwo błędnego rycerza i Włóczęgi jest prawidłowe. Dalej, więźniowie. Więźniowie będą nam się łączyć częściowo z niewolnikami, to jest to, co już mówiłem o stróżach prawa. Czy może bardziej strażnikami więziennymi. Eee, wątki więzienne potrafią być spokojno właśnie wskazanych na Shouchang. Mamy posiedzenie za niewinność, mamy taką presję na wyrwanie się z tego więzienia bądź wywalczenie eee, sobie pozycji w obrębie więzienia. No w Polsce jakiś czas temu chyba bardzo dużą popularność zyskała Skazana Także, no dobra, przesuńmy więźniów i niewolników pod górę B Bo niestety też więźniowie mają ten problem, że nie potrafią się pojawiać Przy okazji o, zostałem uwięziony i teraz uciekłem i protagonistom musisz mnie pokonać, patrz Kung Fu Panda Raczej ten motyw więźnia poza paroma historiami więziennymi, nie pojawia się w jakiś specjalnie ciekawy sposób. W zasadzie więzień służy trochę za magafina, albo po prostu on antagonistę, który się wyrwał. Tak. Dalej, przechodzimy do wnuczków i wnuków, ci potrafią być. Znów różni. Eee, myślę, że ich sobie damy na sam dół wątków rodzinnych. No ile dziadkowie i eee, babcie są fajne, tak mam wrażenie, że wnuczkowie i wnukowie już aż tak ciekawi nie są. To też, no to po części, częściowo wynika ze struktury mentor i uczeń, tak? Zadek może być mentorem dla wnuka. I w ogóle przesuniemy, o, też coś. No tak. Eee... Właśnie do mnie dotarło, że Morty ma imię po Martym McFly'u. O. Eee, Okej, okay, dobra. Eee, co się nie uczymy sobie czegoś nowego. Eee, dalej. Mamy wujku. Wujkowie lądują obok coci. Jak już mówiłem, praktycznie jest zastępczy, ojciec, opiekun. Eee... Potrafią być spoko, ale często niewiele się z nimi dzieje. Chociaż możemy mieć też ten motyw. Nie wiem, wydaje mi się, że zli to jest częstszy motyw niż złe ciotki, ale to e, dalej. Może zostawmy to w ten sposób. Dobra, idziemy dalej i mamy wybrańca. Wybrańcy wiążą się z przepowiedniami. Z wybrańcami jest problem. W sensie, no, znów mówię, Polatryda Latryda, on jest takim wybrańcem, co on do końca nie powiedział, no ale bohaterowie z przepowiedni po prostu potrafią być z takimi ciekawymi, waniliowymi e, kluchami skazanymi na sukces, więc zostawiam to. W te, niestety, fantazje z wybrańcami Przeżarte. I to się też łączy z naszą ukochaną merysu. Eee, może ja to przesunę. Nie, nie dam tego pono. Dobra, wybrańcy nie są aż tak źli na tle reszty. Eee, tak, także wybrańcy zostawiamy sobie w podobne powody jak przy jasnowidzu. Jakby to przy... Za dużo złej fantastyki. Eee, dalej mamy wyznawców i wyznawcy. Wyznawcy są spoko, to często są też ekstremiści, oni się mogą wiązać z kapłanami. W sumie, w sumie ta ekipa pasuje do siebie: kapłan, wyznawca, ekstremista. Eee, na przykład Biały Wróbel z Greotron, To w ogóle jest zdjęcie z Greotron. Eee, tak, także wyznawcy, no tacy zagorzali fanatycy religijni. Oni mają też ten plus, że potrafią być wyraziści. Mam do głowy przychodzi teraz wampirze cesarstwo i to, jak tam słudzy Boże walczą z tymi wampirami. I że oni rzeczywiście wierzą w tą wolę boską i są w stanie robić naprawdę nawet okropne rzeczy w ramach osiągnięcia swoich celów religijnych. Także to mówię, raczej A. Wyznawcy, jeżeli się już pojawiają, jako postacie takie dość mocno skonkretyzowane, to one mogą być wyraziste. Czasem jest to po prostu wściekły tłum, który idzie za kapłanem, prorokiem, zbawcą. A właśnie mamy zbawcę. E, w sumie to chyba powinienem przesunąć proroka w takim układzie. Zrobiłem sobie taki pakiet religijny w IT-że. Zbawca jest też bardzo dobrym motywem, no mówię, to się łączy z tymi poprzednimi motywami, no taki najbardziej biblijny przykład, no to jest oczywiście Jezus, to akurat mamy w wersji z Jesus Christ Superstar. Zbawca też potrafi być jasnowidzem, bardzo dobrym pomysłem dla Zbawcy jest to, żeby przepowiedzieć przyszłość, tak jak miało to miejsce, w Biblii, że Piotr, wydaje mi się, Piotr się trzy razy Jezusa wyprze. Eee, no, Często to samo tyczy się pola Atrydy, i ten jego power move w drugiej części, eee, jak wychodzi do wewnętrznego kręgu. Eee, cudowna scena. Eee, tak, zbawcy to zbawcy, o właśnie, bo ja przy wybraniu miałam tą zagwozdkę. Zbawca może być niebezpieczny dla zdrowia. Tak, i zakończymy na złoczyńcy. I złoczyńców wrzucimy sobie w B. tak mi się wydaje, bo złoczyńcy są bardzo różnej jakości. Eee, złoczyńcy potrafią być naprawdę kiepscy. Tak, no to akurat mamy przykład jatka, placka i ja o tym robiłem osobny materiał. To jest chyba na przynajmniej dzisiejszy na dzień dzisiejszy. E, najpopularniejszy materiał na moim kanale, więc e, złoczyńcy potrafią być bardzo spoko, tylko kurde, ci złoczyńcy to mam lekką zagwostkę, no bo w sumie oni potrafią być ciekawi, ale oni są w sumie dość neutralni, no bo nie każdy antagonista to złoczyńca, jak już tłumaczyłem w tym materiale. Jednak antagoniści robią robotę, a złoczyńcy. No znów ze względu na to, że mamy bardzo dużo historii dla dzieci, no to oni są po prostu haha, ha, źli, akurat w, w kocie w butach to bardzo dobrze działa. I w sumie Jacek jest trochę taką parodią typowego złola współczesnych czasów, który on, on akurat nie ma żadnego uzasadnienia dla bycia złym. Eee, a teraz też tłumaczy się, o, złoczyńca jest zły, bo nie wiem, one szczęśliwe nie wiem, nieszczęśliwe dzieciństwo, zabrali mu zabawkę, albo on chce rządzić światem, żeby zaimponować ojcu. W sumie im wiem, dłużej myślę o współczesnych zwłoczeńcach, tym oni gorzej wypadają, więc to B jest zasłużone. Chyba wrzucimy co sobie obok bohatera, bo zwłoczeńcy potrafią być jednakowymi mamejami jak bohaterowie. Więc tak to wygląda. Dobra, więc... Tak wygląda lista. Ostatecznie 64 archetypów, a nie 62 jak początkowo mówiłem. Eee, więc dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj na tym nie skończymy, bo jeszcze musimy to przemieszać. Standardowo idziemy od dołu. Dobra. Więc tak, zdecydowanie Marysu i brzydkie kaczątko w D. C. Mówiące zwierzę, głupiec, komik, relief, przeciętniak, handlarz, szalony geniusz, wybraniec, jasnowid. W mógłbym przesunąć handlarza, ale nie mam dobrych przykładów, żeby to poprzeć. Dalej, W. i błędny rycerz. Może nawet C, Jak tak teraz sobie patrzę. Albo dół B. Wydaje mi się, że jednak to są. Włoczędzy są w pewien sposób lubieni. Jest w nich coś takiego romantycznego, więc damy ich ponadbłędnych rycerzy. Dalej mamy potwora. Potwór muszę łączyć się ze złoczyńcą. Te potwory, tak jak mówiłem w tej kategorii, są dość nudne, więc je zostawimy tutaj. Złoczyńca, bohater. Oko sierota. Tu się pozmienia. Teraz tak, eee, sługę damy obok złoczyńcy i może damy jeszcze sługę, znaczy przestępcę pod przestępcę. Złoczyńca to niekoniecznie jest przestępcą, pamiętajcie, bo możemy mieć temu złego władcę i to w sumie on ustanawia prawo, więc go technicznie nie łamie. Kurde, fajnie by było być dyktatorem. A to, na to mam mieć demoklesa, więc a, zapam to co powiedziałem e, dobra, dalej. E, rodzina, ciotka, wujek, opiekun to zostaje w jednym szeregu, odkrywca, spoko, pustelnik. Niewolnik więzień. E, dobra, w sumie może bym trochę... Przesunął naprzód tych ciotków i. ciotków, tak, ciotków. Jak pana nagrywamy już prawie 3 godziny. Dla was to pewnie jest mniej. Eee, więc ja już nie myślę. To jest moment na robienie podsumowania. I w sumie myślę, że tylko mi się już język plącze. Boże, ale co są daremne dygresy. Eee, jak ja mam za dużo takich biadolił, to mówię, dawajcie znać w komentarzach to ja to zacznę wycinać albo może w ogóle zarzucę robienie tier list bo też słyszę że seplenie eee, tak wróćmy do tematu tier listy eee, opiekun wie jak co tka niewolnik pustelnik odkrywca może tego odkrywcy byśmy dali niżej nie wiem Albo pustelnika Eee, la, 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 la. Ja wolę pustelników od odkrywców, eee, dobra dajmy ich w ten sposób, pustelnicy sami z siebie aż tak ciekawi nie są, eee, dobra. B wygląda już całkiem sensownie, a będę zaraz płakał, bo będę miał tu wątki rodzinne. I mamy strasznie dużo pozycji w A. Nie wyszedł nam ładny gałusik. Eee, dobra, idźmy dalej. Albo zacznę od uporządkowania wątków rodzinnych, tak? Będzie najłatwiej. Tak, zdecydowanie tak. Eee, dobra, babcia dziadek. Zdecydowana topka. Rodzeństwo też bym dał wysoko. Siostra damy wyżej, bo jest szansa, że to ogląda, a mój brat prawdopodobnie nie. Więc, yy... tak, z tego subiektywnego względu dam siostry wyżej od braci. W sumie to można dość dowolnie zamieniać, mam wrażenie. Eee, dalej, eee, syn, kogo bym dał podsastry i brata? Ojca i matkę chyba będę dał. A skoro tych dałem tutaj, to tutaj damy tą familię. Czyli mamy ojciec, matka, córka, syn. Tu damy męża i żonę, a tu damy wnuka i wnuczkę. Mamy to. O, o, i drugi y, subiektywny powód wnuka damy wyżej od wnuczki, e, bo jak wiadomo jestem najlepszym wnukiem. E, a tak bardziej na serio to... W sumie poza Summer ja nie kojarzę jakichś bardzo wielu razistych wnuczek. E, w sumie jest Marjorie. O. Ale chyba jednak chyba jednak częściej mamy wnuków i. Dziadków czy wnuków i babcy? Jednak relacja wnuczek z dziadkami jest. E, jest, jest, jest. E, rzadsza, więc mamy wnuka. Tutaj. E, dobra, więc mamy już taką podstawową linię w tym. A. E, czy kogoś chcemy przełożyć na babci i dziadków? Moglibyśmy przełożyć władcę. No, ja Wydaje mi się, że władca jest całkiem spoko opcją. E, możemy też dać. No, nie wiem, czy kogoś możemy dać. E, idziemy od dołu albo. E, idziemy od dołu. Mamy Sawanta, mamy samotnika, mamy stróża prawa. Stróż prawa prawdopodobnie powinien pójść wyżej. Zobaczymy jeszcze o ile wyżej. Idola. Może. W sumie częściowo idol też może się łączyć z zbawcą. Ale chyba dam jednak idola ponad. Zbawcy. Dobra, przesunęliśmy idola. Mamy samotników. W dawanci samotnicy są chyba w całkiem dobrym punkcie. Później mamy to grono religijne, czyli mm, ekstremista, prorok. Wyznawca, kapłan zbawca. A może przesuńmy to w tą stronę. Ekstremista może być też polityczny. Tak, myślę, że to jest dobry kierunek, w którym poszliśmy. Dalej, Fem Fatal. Nie wiem, czy nie ustawiłem Fem Fatal za wysoko. No w ogóle trochę śmiesznie, bo w pewnym sensie pani Smith jest Fem Fatal. Ale wydaje mi się, że Fem Fatal może pójść poniżej nasze grono religijne. One potrafią być ciekawe, ale są chyba obecnie za rzadko spotykane, żeby umieszczać aż tak wysoko. E, dalej motyw Boga. Moglibyśmy zrobić kącik e, religijny, ciąg dalszy i ustawić to obok zbawcy, ale jednak Bogowie niekoniecznie muszą funkcjonować obok swoich zdawców, niekoniecznie wiążą się ze zbawcą. Więc abym ja ich przynajmniej trochę przesunął. Kurtyzany też damy trochę bardziej do przodu. Twórcę przesuniemy może nad Sawanta, ale pod samotnika zostaje mędrzec. Mędrzec jest chyba nad kurtyzaną. I w ten sposób mamy chyba dobrze ogarnięte tir listy. Nie wiem, czy babcia z dziadkiem. Nie powinna się zamienić miejscami, ale. Ale, ale nie wiem. W zasadzie eee, to już zależy od preferencji. To, że ja to tak ustawiłem. E, kategoriami płci to już jest w zamienne. Można żona z mężem zamienić, wnuka z wnuczką. Może dobra, może wnuka z wnuczką niekoniecznie, ale całą resztę myślę, że można ze sobą pozamieniać, tak samo ciotkę i wujka I chyba na tej kategorii bym przystanął. Czy władca na pewno jest lepszy od rodziny? Wydaje mi się, że tak. Władcy, władcy mogą być całkiem ciekawi i też mogą mieć wątki rodzinne. Dobra, zostaje nam SK. Czyli mamy oszusta. Oszust chyba jest na odpowiedniej pozycji bez. Najniższa lokata. Szaleniec. Eee, chyba też. Mentor i uczeń. Myślę, że pójdą na samą górę. Eee, mściciel W sumie mógłby być wyżej jakby zemsta, to jest świetny motor napędowy dla historii. Eee, dalej mamy upadłego bohatera. Eee, bardzo przepraszam fanów e, fanów romantycznych, ale, ale, ale przesuniemy ich sobie na szaleńców. Eee, i zostają wyprzedzeni przez Padłego bohatera. Kurde, ja bym chciał dać wyżej geniusza. Jakbym robił personalną listę, to chyba geniusz byłby na topie. Eee, tak, ale jednak muszę tu oddać sprawiedliwość i eee, mówię, to jest trochę kwestia tego, że geniusz sam ze swojego geniuszu nie, nie, niekoniecznie sprawia, że historia jest ciekawa. Tylko to, co no, łączy się częściowo z twórcą, że z jego geniuszu coś wynika. Więc, jako że to jest tier lista archetypów postaci, to wrócimy sobie wyżej upadłego bohatera. Damy sobie lidera, damy sobie mieściciela, damy sobie ucznia i damy sobie mentora. Myślę, że można by było zamienić jeszcze lidera z upadłym bohaterem. To top 5. Mówię, nie kłóciłbym się z przesuwaniem, ale ja pewnie ostatnim razem dałem mentora i ucznia, czy mistrza i ucznia jako topkę S. Myściciela pewnie też dałem wysoko. Znaczy, mściciela, zemsty dałem wysoko. Tak, no bo tu mamy personalna relacja, to może wiązać się z zemstą. Możemy mieć też ciekawych liderów, Kurda, ten upadły lider, Boże upadły lider, już nie myślę, nie mówię prawnie. Upadły bohater i lider. Może tak byśmy to zostawili. Eee, tak, myślę, że na tym przystanie. Przystanie, tak na tym przystanie Kuba, na tym przystaniemy. Wydaje mi się, że to jest Całkiem dobry rozkład tej tir listy. Link do niej będzie oczywiście w, 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 w opisie. Jakby ktoś chciał sobie sam ułożyć, to będzie podlinkowana, tak jak ostatnia. A ja tymczasem będę się z wami żegnał. Bardzo dziękuję, jeśli ktoś wytrwał do końca i e, wysłuchał całego tego mojego biatolenia. Mam nadzieję, że nie był to. Czas wracony. Mam nadzieję, że jakieś moje niedoskonałości w mówieniu nie były jakoś specjalnie rozpraszające. I to by było na tyle. Jak zwykle życzę udanego dnia i majcie się. Hej! Nie ma już czarnych pól, znaczy czarnych teł. Trochę się nie mogę wyspołowić. Dobra, przechodzimy do... Ja chyba muszę zamknąć okno. O Boże. Eee, dlaczego jacyś ludzie drą się na podwórku? No generalnie w filmach wypada to bardzo powierzchniowo. Powierzchownie, przepraszam, nie powierzchownie. Znaczy powierzchownie, tak A, Jeszcze sprzedam żart przy okazji. ...kiedy ludzie stali... Dalej, no buntownika. Jakby ktoś nie rozpoznawał postaci, to jest buntownik z wyboru. Nie pamiętam nazwy, bo pod... niewiele pomogło. W grają Natalie Dormer, czyli jeden z moich filmowych kraszy. A przynajmniej byłych, e, następnych kraszy. Że jak ktoś jest po prostu przygłupi, hmm, czy dalej. Pamiętajcie, wybrańcy są niebezpieczni dla zdrowia. Nie, chwila, to z babcy są. Mesjasze są niebezpieczni. Kurde. Hmm.